Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? To taki temat, który jest chyba ważny dla każdego. Nie ma na świecie człowieka, który nie zmagałby się z różnego rodzaju właśnie tymi negatywnymi, tak zwanymi negatywnymi emocjami, czyli ze złością, z zazdrością, ze smutkiem, z żalem, z pretensjami, z lękiem. Te wszystkie emocje oczywiście są nam potrzebne i tak jak mówiłam, one są drogowskazami, które podpowiadają nam, jakie wzorce domagają się uzdrowienia. Niemniej jednak, od razu powiem, nie warto w tych emocjach tkwić zbyt długo. Przede wszystkim dlatego, że nasze emocje, nasze nastawienie tworzy naszą rzeczywistość, czyli moje dzisiejsze nastroje, moje dzisiejsze myśli budują to, co wydarzy się jutro. Dlatego warto dbać o to, żeby mieć to nastawienie zawsze pozytywne, żeby myśleć dobrze, żeby być osobą pogodną. Powiem wyraźnie, to nie chodzi o to, żeby całymi dniami tańczyć, śpiewać, podskakiwać z radości. Mamy prawo do chwili smutku, chwili refleksji, zadumy, spokoju, wyciszenia. To wszystko jest nam potrzebne. Wszystkie uczucia są tak naprawdę dobre. Natomiast te emocje, które my wyraźnie nazywamy negatywnymi, nie są nam potrzebne. Nie są nam potrzebne do tego, żeby w nich trwać. W momencie, kiedy one się pokażą, kiedy my już zanotujemy, że pojawiła się złość, czy zazdrość, czy cokolwiek innego, warto natychmiast znaleźć sobie metodę, dzięki której wyjdziemy z tego, czyli tak naprawdę podniesiemy sobie energię, bo to jest tutaj najważniejsze. Negatywne emocje obniżają, ściągają nam energię, a do tego nie warto dopuszczać. Dlatego też nie zgadzam się z tymi, którzy głośno mówią czy piszą, że przecież można być smutnym, można sobie popłakać cały dzień, czy można się pozłościć, bo to wszystko jest ludzkie. Oczywiście, wszystkie emocje są ludzkie, mamy prawo wszystkie emocje odczuwać. Czasem też trzeba się wypłakać, jeśli czujemy taką potrzebę, natomiast trzeba to skracać. Niech to trwa jak najkrócej, właśnie po to, żeby nie ściągać sobie energii, to po pierwsze, a po drugie, żeby produkować taką przyszłość, jakiej pragniemy. Jeśli ja sobie odpuszczę i przez cały dzień będę się na przykład złościć, albo przez cały dzień będę płakać, to po pierwsze będę się bardzo źle czuła. Natychmiast moje ciało zareaguje negatywnie i natychmiast w ciele pojawią się różnego rodzaju dolegliwości. Każdy, kto się długo złościł bądź długo płakał, doskonale wie, jak się potem czuje. Mówimy ogólnie, no tak, stres mnie zmęczył, ja po tym stresie źle się czuję. No właśnie. Zatem lepiej to skrócić, niech to trwa 10 minut, a nie 10 godzin. Wtedy ciało nie będzie reagować, wtedy nie będziemy tego odchorowywać. To po pierwsze. Po drugie, to o czym mówimy w prawie przyciągania. Jeśli kreuję swoją rzeczywistość swoim nastawieniem, to 10 godzin rozpaczy czy złości niczemu nie służy. Tworzy kolejne negatywne doświadczenia. I właśnie dlatego nie warto tkwić w takich negatywnych emocjach. I to, co tutaj chcę podpowiedzieć, to metody najprostsze. Te metody, które są dostępne dla każdego. Po pierwsze, muzyka. Muzyka łagodzi obyczaje. Muzyka cudownie podnosi nam energię. Oczywiście określona muzyka i ja tutaj nie podam żadnych tytułów, żadnych wykonawców, dlatego że każdy z nas jest inny i każdy z nas wybiera sobie inną muzykę do słuchania. Warto zrobić sobie takie dwa foldery. W jednym muzyka wyciszająca, właśnie wtedy, kiedy potrzebujemy się uspokoić, wyciszyć, kiedy chcemy pomedytować. A w drugim muzyka, która dodaje nam skrzydeł, tak to określam, czyli ta muzyka, która szczególnie nam się podoba. Ta muzyka, która powoduje, że kiedy jej słuchamy, to od razu chce nam się tańczyć. To jest to, czego potrzebujemy w takich chwilach, kiedy energia spada nam w dół, kiedy nam się nic nie chce, kiedy jesteśmy załamani, kiedy mamy wszystkiego dosyć. Bardzo często wystarczy posłuchać dobrej, ulubionej muzyki z tego swojego folderu, w którym mamy ulubione, ukochane utwory i nagle świat staje się jaśniejszy, nagle humor się poprawia, energia idzie w górę i zaczynamy czuć się o wiele, wiele lepiej. Najprostsze rozwiązania, pamiętajcie, są najskuteczniejsze, więc zanim zaczniemy szukać jakichś skomplikowanych metod do pracy z emocjami, zaczynajmy od tego, co dostępne. Pierwsza rzecz to właśnie muzyka, a druga rzecz to na przykład pozytywne przekazy z książek,
filmów, z tego wszystkiego, co mamy wokół siebie. Można obejrzeć doskonałą komedię, taką komedię, która zawsze nas rozśmiesza. Można przeczytać fragment ulubionej książki, takiej książki, która ma dobrą energię i poprawia nam humor, podnosi nam nastrój. Na swojej stronie podaję takie lektury, które rzeczywiście tą energię nam podnoszą, które zawierają taki wysoki poziom wibracyjny w sobie, więc można z nich śmiało korzystać. To są naprawdę tytuły godne polecenia. Warto je mieć na swojej półce, nawet po to, żeby właśnie w momencie takim trudnym zajrzeć, przeczytać fragment, przeczytać parę akapitów. Oprócz filmów i książek, oczywiście strony internetowe. W internecie jest dużo pozytywnych treści. My nie musimy wchodzić na Facebooka, bo wtedy możemy nawet przyciągać do siebie same trudne informacje, mogą nam się wyświetlać same zdjęcia katowanych zwierząt na przykład. To tak działa. To, co jest w nas, od razu rezonuje z wszechświatem i wszechświat nam pokazuje dokładnie to samo, czyli pokazują się smutne informacje. Więc nie Facebook, tylko świadomie wybrane strony. I tutaj zabrzmi to oczywiście trochę żartobliwie, ale to jest prawda. Tutaj chcę powiedzieć, że kiedy mi spada trochę nastrój, kiedy brakuje mi dobrego humoru, to wchodzę na swoją stronę, na stronę o Prospericie. Czytam jedną, drugą, trzecią stronę, czytam sobie kilka artykułów i energia mi rośnie. Dlatego, że w tych artykułach zamknęłam bardzo dużo dobrej energii, że kiedy je przygotowuję, kiedy je piszę, to dbam o to, żeby mój poziom wibracyjny był wysoki. I ta strona po prostu ma dobrą energię, ja o tym wiem. I sama z tego też korzystam, bo dlaczego nie? To jest jak akumulator, z którego można czerpać i który jest oczywiście niewyczerpany. Oprócz tego oczywiście doskonałą metodą jest praca z kartami aniołów, to co zawsze polecam. Warto, jeśli oczywiście lubicie, jeśli wierzycie w anioły, jeśli podoba się Wam ta tematyka, warto mieć w domu chociaż jedną talię, chociaż jedną. Tylko po to, żeby właśnie wtedy, kiedy energia spada, kiedy męczą Was jakieś emocje, żeby sięgnąć po tę talię i sobie te karty porozkładać. To jest jak rozmowa z aniołami, natychmiast energia rośnie w górę. Oczywiście takich metod powszechnie dostępnych jest dużo, rozglądajcie się wokół siebie. Czasem wystarczy spacer do parku. Można pójść między drzewa, zostawić poza sobą, oczywiście przy wejściu do tego parku czy do lasu, jeśli ktoś mieszka blisko lasu, zostawić przed wejściem wszystkie te problemy, które doprowadziły do tych trudnych emocji. Wejść i skupić się tylko na tej przyrodzie, na tych drzewach, ptakach, na zieleni, na świeżym powietrzu, którym bardzo głęboko oddychamy. I już pozwalamy w ten sposób, żeby aura drzew równoważyła, harmonizowała naszą aurę. W efekcie emocje te negatywne znikają, wyciszają się całkowicie. Doskonały sposób. I to są metody, które są dostępne wokół nas, dla każdego. Oczywiście doskonałą metodą jest na przykład praca z energią reiki. Jeśli ktoś ma reiki, to w momencie trudnych emocji po prostu robi sobie zabieg w tej intencji albo kładzie dłonie na splocie i to wystarczy, już po chwili czujemy się świetnie. Ale nie każdy ma reiki. A te metody, które podałam przed chwilą, są dostępne dla każdego z Was. Dla każdego. Nie wymagają żadnego wysiłku, żadnych skomplikowanych sposobów. Po prostu muzyka, natura, książki, dobre strony, dobre filmy i jeszcze na koniec dobrzy ludzie. Każdy z Was na pewno ma koło siebie takiego przyjaciela, który jest pozytywny, uśmiechnięty, który ma zawsze wysokie takie poczucie wartości i dobry humor. Warto do takiej osoby czasem zadzwonić albo pójść z nią na kawę. I już rozmowa z takim człowiekiem powoduje, że nam też energia rośnie. To też działa. I to są metody dostępne dla każdego. Bez problemu.